Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Owocnych Dyskusji. Znajdujemy się w sadzie Pana Lucjana Młynarczyka w miejscowości Felizjan. Chcielibyśmy, żeby pokrótce nam opowiedział o przebiegu obecnego sezonu. Idziemy poszukać Pana Lucjana. Dzień dobry Panie Lucjanie. Dzień dobry. Widzę, że Pan lustruje sad. Jaka jest obecna sytuacja w sadzie? Co Pan planuje? Obecnie w sadzie następuje duża presja ze strony przędziorków, pordzewiaczy i bawełnicy korówki, więc lustruję pod kątem, jaka jest liczebność szkodnika. No i liczę wykonać zabieg preparatem Xapiro plus kapak na pordzewiacze przędziorki. Bawełnicę będę ograniczał kapakiem, jeżeli coś nie uda się, wtedy będę sięgał po jakąś większą chemię. Panie Lucjanie, to przejdźmy się po sadzie i porozmawiajmy o obecnym sezonie. To opowie nam Pan pokrótce przebieg sezonu, jaka była presja szkodnika, jakie były problemy. Sezon w tym roku zaczął się pomyślnie, ale później 23 kwietnia nastąpiły duże mrozy. To nie można było nazwać przymrozkiem. Spadała temperatura do minus 3, minus 4, ale w tak dziwny sposób, że kiedyś, jeżeli coś podmarzło, to na przykład nie było na spodzie owoców, na spodzie drzewa, ale były u góry. A w tym roku na przykład na czereśniach nawet i na górze nie ma owoców, do takiego stopnia podmarzły. Później nachodziły znowu następne przymrozki. Pogoda była niekorzystna i mimo licznych zabiegów no ciężko było zadbać o owoce i uzyskać większą ilość owoców. Cóż mogę powiedzieć? Niesie to za sobą takie skutki, że no wiadomo, czym mniej owoców, tym większy wzrost drzewa. Owoce są zniekształcone, mają dużo różnego rodzaju, potocznie w sadownictwie nazywane, lizaków, obrączek. No muszę powiedzieć, że nie było lekko. Później doszła jeszcze do tego susza. Widzę, że nie ma jakby problemu z parchem. Czy planuje parchem Pan w najbliższym czasie jeszcze jakieś zabiegi? Nie można spać spokojnie i uważam, że co 2 tygodnie należy wykonać zabieg kaptanem zawiesinowym. Bardziej dał się wyznaki mącznik. Jak w poprzednich odcinkach mówiłem, że dawałem sobie rady, tak w tym roku musiałem jednak prócz ochrony parchowej sięgnąć i po mączniakobójcze. Jeszcze planuje Pan jakieś zabiegi wykonać na mączniaka w tym sezonie, tak? Tak, tak, liczę. Na pewno jeszcze będę stosował raz na infekcję wtórne mączniaka Torres i przy okazji do tego kapta zawiesinowy na parch. A jakie szkodniki w tym sezonie były największą, jaki największy problem miał z jakimś szkodnikiem Pan w tym sezonie? No w tym roku to we wszystkich sadach, tak jak się słyszy, dała się wyznaki mszyca jabłoniowo-babkowa, czyli potocznie zwany porazik. Nie było łatwa do zwalczenia. Jeszcze jeżeli na początku się szybko zauważyło i nie były zwinięte liście, to była łatwiejsza ochrona. Później, gdy liście zostały zwinięte, ona wpuszcza odpowiednie toksyny i wtedy nawet preparaty słabo przechodzą i zwalczają ją. Następnymi szkodnikami w tym roku, ku mojemu zdziwieniu, na przykład na gruszy był wzdymacz gruszowiec, podskórnik. Też muszę powiedzieć, że mimo woli, że dałem sobie radę z miodówką gruszową, to mimo woli, jak dobrze jeszcze popatrzeć i gdzieś, jeżeli grusza do gruszy jest przytulona, jeszcze potrafi być gdzieniegdzie rosa miodowa. Ale jeszcze, miodowa. Czy jeszcze Pan na szkodniki zamierza zabiegi wykonać? Tak, tak, bo będę wykonywał z tego powodu, że jak przy lustracji mówiłem, zaczyna się dużo przędziorka, pordzewiacza, więc będę stosował preparat Xapiro z kapakiem. I to połączenie według Pana bardzo dobrze się sprawdza na to. Tak, tak. Jedno drugie wzmacnia. Jedno zabija formy dorosłe i larwy. Drugie w pewien sposób zakleja, odcina oddychanie owadom. I przy okazji jeszcze zwilża i poprawia penetrację na roślinie. Bardzo dobrze rozpływa. Sytuacja się taka sama była w sadzie jabłkowym i gruszce? Czy to było, to różniło podobnie, się? Podobnie. A jaki Pan w tym roku przewiduje plon? No plony są dużo mniejsze. Jak patrzeć na grusze, to można powiedzieć, że byłoby jeszcze nieźle. Ale na jabłoniach nie jest za ciekawie. I to jeszcze zależy od odmian. Tak patrząc, to tak. Celesty jest jako tako. O szampionach mówi się nieźle. Eliza, ale już weźmy odmiana rubin.
odmiana z grupy Jona Goldów są bardzo przeżydzone. Zresztą widać to po pędach, po tak długich przyrostach. Mniej jabłek, to wiadomo, więcej przyrostów. Panie Lucjanie, a jak w tym roku presja chwastów? Ile zabiegów pan musiał wykonać? Jak było to uciążliwe? Jakie chwasty były uciążliwe w tym roku? Na chwilę obecną był wykonany jeden zabieg. Jesteśmy w tej fazie, kiedy będzie wykonywany drugi zabieg i to być może w tym tygodniu. No cóż mogę powiedzieć, mimo suszy chwasty sobie dają radę wyśmienicie. Szczególnie zaczyna robić się jak zwykle uciążliwa wichlina roczna, wierzbownica gruczołowata, a o tej porze będzie intensywnie rosła chwastnica jednostronna, komosa biała, no, które trzeba będzie lada chwila zwalczać. Czekam jeszcze dosłownie kilka dni, bo nadawane są deszcza, chwasty zaraz zaczną kiełkować i będzie wykonany następny zabieg orkanem. I myślę, że do zbiorów już ten zabieg w zupełności wystarczy. A w jakiej dawce pan stosuje orkan? 5 do 7 litrów w zależności od zachwaszczenia. Jeżeli są to chwasty jednoroczne i niskie, w zupełności powiem inaczej, niektórzy stosują tak, 1,5 litra na 100 litrów wody, w ten sposób, a z reguły tak każdy w pewien sposób i mówi, że jest dobrze, także i ja będę. Jeżeli będzie duża presja, na przykład ze strony wierzbownicy gruczołowatej, no to wtedy trzeba dawkę zwiększyć do maksymalnej. Ale wtedy orkan sobie z tą wierzbownicą tak, radzi, oczywiście, tak? Oczywiście, oczywiście, ale należy to wykonać przed zakwitnięciem chwastów. Panie Lucjanie, dziękuję ślicznie za krótkie podsumowanie obecnej sytuacji w sadzie. Życzę panu spokojnej końcówki sezonu i czy możemy pana odwiedzić w trakcie zbiorów? Zapraszam. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia wkrótce.